Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. Jak słyszycie w tle, turbo Loncin się rozgrzewa. Kwestia jeszcze regulacji powinna być, bo jest zimno i trzeba byłoby mocno gaźnik przeregulować. Idziemy do braciaka. Braciaka szykujemy, grzeje hut gwarny. Widać strach w jego oczach przed pierwszą jazdą turbo Loncinem. Ale jak widzicie, hut gwarna złożona. Ogon z powrotem na miejscu. Jakieś tam powietrze jest. No co, jedziemy na miejscówkę. Przejedziesz się Loncinem i nam powiesz, jakie są Twoje odczucia. Jak w normalnym krosie. Jedynka na dół, a potem wszystkie do góry. Dwójka czasami lubi nie wejść. No nie ma, jest zjechany, wiesz, turbo niszczy sprzęgło, tylko uważaj i trzeba go mocno wkręcać, żeby szedł. Ale uważaj, jak coś na tym błotku uważaj, to wiesz. Dobra, idziemy bliżej. Jedzie. Kurwa, niech uważa tam, ja pierdzielę. Niech nie gazuje na tym, na lodzie, bo automatycznie obroty idą na maksa i trzeba uważać. Ja się prawie zabiłem, nie chcę jeździć na lodzie tym. Nie wiem, jak w zimie się da tym turbolecinem jeździć. Ale powiem Wam, że teraz o wiele mocniej pompuje. O wiele mocniej pompuje teraz, jak jest zimno, bo no nie ukrywajmy, no nie ma interkulera, a teraz jest bardzo zimne powietrze i o wiele mocniejsze doładowanie jest. Mocniejsze doładowanie, więcej mocy. Powiem Wam, że boję się o tą tylną piastę, nie wiem, czy to wytrzyma dzisiaj. Turbo Loncin! Ale jest przy odpuszczeniu gazu, jest takie jak schodzi powietrze, nie no, jest moc. Zaraz zobaczymy, co tam braciak powie, bo jeździł tym chyba, jak dobrze pamiętam, chyba jeździł tym jeszcze bez doładowania. O, podciąg. Widać już po minie. Mówię, no bo nie ma błotnika. I chlapie. Fajnie idzie. Fajnie idzie? Czuć, że wkręca się w kurwę jeszcze więcej niż powinien. I słyszysz ten efekt po odpuszczeniu gazu? Jest taki kurwa, tylko ma tego muła trochę. Nie? Ma muła, bo jest zimno i gaźnik musiałbym przeregulować. Łapie w usta i czuć, że właśnie tak już naciąga turbo. Ale czekaj, bo ludzie mi mówią, że to w ogóle nic nie daje. Daje, no widać, czuć kurwa dużą różnicę, że wkręca się w kurwysyńsko więcej obrotu niż powinien, bo jak już dajesz gazu na fulla, dopiero łapie bus i kurwa idzie, no nie? I czuć jak, no słychać po silniku, że się wkręca, kurwa. Każdy kto jedzie to czuje na pewno, kurde, po silniku, że wkręca się więcej, no nie? Wszystko inne, nie? No na pewno dało mu więcej kocuków jakichś. Bo czuć, że lepiej idzie. Jak już kurwa tak wiesz, tak szczelisz bardziej, zaczyna jak szybciej zmienisz bieg, no to czuć, że już podrywa, no nie? I no, bo nie wytracasz busta, nie? Spada z bustu i idzie, no nie? Tylko tu się bardziej boję, bo też łapie po rękach, napierdala
I kurde po łebie i wszystkim te błoto. No błotem, no niestety nie mam błotnika. Bo nie zmieścił się błotnik, no bo zawadzał film. I też się boję, że tak, bo proste ją też, no ale no nie powiem, że nie, no fajnie idzie. Na lodzie to tym się nie będzie dało jechać. Ja będzie troszeczkę lodu. Tylko tu najlepiej pasowałby jakiś lewy większy silnik do turbo takiego. Bo to chodzi, miałbyś tą moc początkową większą, no. Rozumiesz? Bo to chodzi, że ludzie nie mogą tego zrozumieć. Na przykład mówią mi, że o, dziadowsko idzie albo coś. Bo na początku to ma seryjne 7 koni, ale potem jak złapie boost, automatycznie idzie na te, powiedzmy, 12 czy 10, nie? No, tak jest. Wtedy automatycznie, ale od zera ma 7 koni. Musi złapać boost, żeby dopiero moc się zwiększyła. To tak jak tłumaczyłem w jednym odcinku, co ludzie mnie wyśmiali. Chodzi to jak dwusów, czyli dwusów na początku nie ma praktycznie mocy, no mulasty jest, dopóki nie wejdzie w rezo, tak samo lącin. On tu jest, na początku jest taki normalny jak był, a wiesz, jak już kręca się w bus, to już łapie te konie i idzie. No, i idzie wtedy, no. No i ale jakby lekko szarpnął, to poderwie, kurde, na 1, 2, 3 spokojnie powinien poderwać. To musi na boosta delikatnie wejść, bo tak to wiesz, przed boostem ma takiego muła, że przerywa i dopiero łapie. Tu o to chodzi, że teraz ma trochę więcej mocy, tylko znowu gaźnik trzeba byłoby więcej paliwa podlać. Bo dostaje o wiele więcej powietrza teraz, słychać nawet, że o wiele więcej powietrza dostaje, ze względu takiego, że jest w ogóle mocniejsze walnięcie po turbinie przy odpuszczeniu gazu, nie? Słychać, że o wiele mocniej się pompuje, tylko teraz by trzeba było znowu podkręcić dawkę paliwa. No ale jest za mało miejsca i nie mam dojścia. A tak na szybkości to będzie ciężko. No, czyli co, podoba ci się? Jest fajnie, ale większe możliwości są na lepszym silniku. Tak, no z tym się akurat zgodzę, no nie ukrywajmy. No i pewniejsze ramię. Bo ta rama... jak się kurwa kołyszę, to ja się bałem, że mi odleci przednie koło i już nie wrócę. Nie no, koło się, o przednie bym się nie martwił, tylko bardziej o tylne. Zobacz, jak popękana jest zębatka od tego turba. Nawet pokażę ludziom. Piasta jest popękana. A tu, ojej, odpadło całkowicie. Odpadło całkowicie już. Urwała się tam, cofnij trochę do tyłu. Czy tak, wyrwało na jednej śrubie, no niestety. Tu nie jest pęknięte, dawaj jeszcze trochę do tyłu. O, druga pęknęła. Czyli na dwóch śrubach się tylko trzyma zębatka tyle. Chociaż na dwóch, no, chyba na dwóch. No i szprychy wszystkie luźne, no. Podciągałem te szprychy, ale znowu się poluzowały. No i nie bez powodu są w tyle piłeczki golfowe. Nie golfowe, tylko tenisowe. Piłeczki tenisowe nie są bez powodu, bo by mi zaraz dętkę przebiło. No. No i słowa podsumowania na koniec. Czy polecasz ludziom turbo do swoich sprzętów, jeśli nie mają mocy odpowiedniej? Zależy, czy ktoś ma opanowane, jak wejdzie w te turbinka, ładnie wciągnie. Czy opanuje o to? Ej, powiem ci, że dzisiaj mnie sponiewierało, jak chwyciłem na lód i automatycznie wkręcił się na maksa. Dosłownie była nawet nie sekunda i wkręcił się na maksa na lodzie. I tak mnie sponiewierało ten lącin, że raz dopiero myślałem, że się zabije, ale kamerki oczywiście w takim momencie nie wziąłem. Nie no, turbinka fajna, fajnie. Pierwszy raz jeżdżę na lącinie turbo. A widziałeś gdzieś to lącina turbo? Dopiero ten, no zobaczyłem Anglię właśnie, że działa z tym, no i... Ale też pewnie byłeś niedowiarkiem, że to, czy to w ogóle będzie jechać. Myślałem, że no nie, że wyszczeli po pierwszym naładowaniu boostu, jak mówili, że... Nie ma blokady i ładuje ile ma ładować. Ile fest? Myślałem, że wystrzeli tam coś, kurde. Ale udało się, wytrzymało i o dziwem. Dlatego pewnie, że taka mała turbinka. No, mniejszej nie znalazłem. No, by było gorzej. No, ale no, jeździ. Teraz czas łapować do czegoś innego. Próbować swoich sił. Wnet trzeba będzie większe pojemności ogarniać. No, i próbować coś wszystkim. A taka nawet 140, kurde, to było wpierona by lepiej, bo tam masz większe sprężanie. No i ogólnie większa manewrowość, co to można było zrobić. No lepszy silnik pierona niż... No bo moc początkową masz te 12 koni, nie? No tam jest, no czuć, no wszystko jest. Moc początkowa 12 koni i tam 1, 2, 3 wyrywa na koło. A co dopiero jakby jeszcze turbo doładowało. Dodatkowo. No nawet można byłoby delikatnie większą turbinkę czy coś sali, bo tam by większe sprężanie było. Nie, no to lepsze tam... Lepsze byłoby na pewno sprężanie. Teoretycznie do lącina by pasowało mniejsze turbo, żeby mocniej, szybciej się, ogólnie no szybciej, no, żeby łapał boost. Stawał, no to no. Wiem, o co chodzi, żeby łapało. No ale nie znalazłem mniejszej. Nie wiem, czy znajdziesz takie mniejsze. Mniejsze od tego już nie znalazłem. No takie, żeby się dało zeswapować, nie? Ale ważne, że działa.
ci do nie wierzyli, niech żałują, nie mogły się przejechać. I kolejna pozytywna ocena, Turbo Loncina. Ale wiadomo, Husqvarna jest najlepsza. Też, że się łamie, ale się nic nie dzieje. Ej, kurde. Nie no, powiem wam tak. Ja jestem z projektu zadowolony, mam nadzieję, że wam się też ten projekt podoba. Zobaczymy jak w przyszłości, kurde, nie wiem do czego wsadzę, ale poluję na coś o większej pojemności. Chyba, że ktoś ma naprawdę groszowych, no, jeśli ktoś ma jakąś 140 w pieniądzach złomowych, może być zajechany sprzęt powyższale albo coś, ale w dobrych pieniądzach... Nawet silnik sam, żeby dokładać jakieś sadziki. Nie, potrzebuje też ramę. Ramę potrzebuje też dobro, cały komplet. Więc jeśli ktoś ma taką 140 jakąś MRF, no MRF-a nie chce. Kurwa mać, nie. MRF-a nie chce. Jakiegoś Diabolini albo tego RC Biga, ale nie chcę w motorku w ramie CRF 70, bo nie ma miejsca tam. Dosłownie nie ma w tej ramie miejsca na nic. Więc jeśli ktoś ma jakiegoś tak Diabolini albo coś takiego, albo co, jakiegoś lepszego pitbike'a, żeby dało się tam, kurde, było dużo miejsca, gaźnik był na zewnątrz, nie schowany w ramie, no to może się odezwać. Ewentualnie w ostateczności jakąś RCK, to może gdzieś jakoś tam zeswapuje, no ja sobie dam radę oczywiście. Może gdzieś jeszcze interkuleru pchamy, bo to jest, kurde, podstawa, 5 koni około. No, no to tyle, no kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Koniecznie łapeczka w górę, subskrypcja, ewentualnie możecie wbić na kanał braciaka, do którego będzie na dole link w opisie pod filmem. Więc tam też się pojawił pewnie przejażdżka tym turbolącinem z kamerki, no, którą ma na łbie zapaćkanej, no niestety... No to jest twoje motor, kurwa, była czyściutka. No niestety nie ma błytnika z przodu. Ups, o. No i tyle, kończymy, bo marznę. Lesę montuję i nagrywamy za niedługo kolejny odcineczek. Więc do następnego, trzymaj się, na razie, hej!